Witam serdecznie. Dzisiaj przygotuję krem cytrynowy Lemon Curd, inaczej masełko cytrynowe. Składniki: sok z dwóch cytryn, około 70 ml. Oczywiście cytryny wcześniej trzeba sparzyć i dobrze wyszorować. Jedno żółtko, jedno jajko, jedna łyżka otartej skórki z jednej cytryny, około 8 g. 80 g 4 łyżki cukru drobnego, 40 g masła, które wcześniej pokroiłam. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Do rondelka przekładamy jajka i cukier. Roztrzepujemy. Dodajemy sok z cytryny. Mieszamy. Dodajemy skórkę i łączymy. Zabieramy rondelek i masło, przechodzimy na kuchenkę. Włączamy mały płomień, podgrzewamy, przez cały czas mieszamy do czasu, aż krem zgęstnieje i osiągnie punkt wrzenia. Mieszamy dość intensywnie, żeby nie powstały grudki. Zaczyna delikatnie gęstnieć. Tak jak widać, gotuje się. Gęstość możemy sprawdzić, namaczając łyżkę czy łyżeczkę, i jeżeli przesuniemy palcem i na łyżce pozostaje ślad, to znaczy, że gęstość jest już odpowiednia. Odstawiamy z ognia i dodajemy masło. Mieszamy do czasu, aż się rozpuści. Krem gotowy. Jeżeli chcemy użyć od razu, to zostawiamy do ostygnięcia, delikatnego stężenia i wykorzystujemy. Natomiast jeżeli chcemy przechowywać i wykorzystać później, przelewamy do słoiczka czy innego naczynia, które możemy zamknąć, studzimy i wkładamy do lodówki. No to co? Próbujemy? Słodko-kwaśny smak. Delikatnie wyczuwalne masełko. Idealne połączenie. Krem można wykorzystać do przygotowania babeczek, ciast, ciasteczek, ale również na kanapkę. Pyszne. Smacznego. Zapraszam na następny filmik. W następnych filmikach pokażę, jak wykorzystuję właśnie ten krem. Do zobaczenia.